dwa, jeden, start! Edycja półmaratonu towarzyskiego Turek Poroże. Pierwszy bieg pobiegliśmy w styczniu 2013. No i tak co roku kontynuujemy to, aż w tym roku dotarliśmy do 8 edycji. Najmłodszy uczestnik ma 14 lat, najstarszy 73. Także można biegać w każdym wieku. Wiek tak naprawdę nie ma znaczenia. Biegają ludzie młodsi, starsi. Ważne, żeby się ruszać, żeby coś robić, żeby być aktywnym. No tak, pogoda piękna, tak jak wszyscy widzą. Nawet wiatr trochę ustał, słoneczko, ciepło, fajnie. Około 80 uczestników. Wszyscy na metę dotarli. Tak, wszyscy dotarli, wszyscy jesteśmy w komplecie, także teraz będziemy się grzać przy ognisku. Mikołaj, powiedz mi, przygotowywałeś się do tego biegu, dużo biegasz? Ogólnie to trenuję lekatykę, a teraz biegałem i trenowałem się, przygotowałem z tatą. Aha, a powiedz mi, czy to jest twój tutaj pierwszy taki bieg? Biegnę pierwszy raz. Trudno było? Były trudne momenty, ale dałem radę. Po raz trzeci w tym biegu, w ubiegłym roku była przerwa lekka, ponownie wróciłem na trasę, ponieważ no, bardzo się cieszę z tego, że w takim gronie i w takim sposobie organizowania spotkań biegowych, towarzyskich warto się pokazać. Jestem też organizatorem takiego biegu towarzyskiego u nas w Koninie. Wiem, ile znaczy dla organizatora i dla uczestników takiego biegu spotkanie w tym zwariowanym świecie, spotkać się ze sobą, znaleźć trochę oddechu od szybkiego życia, nabrać trochę wiatru w żagle, podładować akumulatory i myśleć o następnym spotkaniu. Wspaniała organizacja, bieg był naprawdę bardzo sympatyczny, pogoda bardzo dopisała nam. 21 km, jest to taki dystans troszeczkę już pewnym wyzwaniem dla niektórych zawodników, ponieważ ta dziesiątka, która zawsze jest używana do biegania, jest ona taką najbardziej uniwersalną, najbardziej zdrową, organizm się szybko regeneruje, natomiast 21 km to już jest tak troszeczkę trochę więcej, ale ten bieg był bardzo sympatyczny, ponieważ tu się biegnie, rozmawia, dyskutuje, jest bardzo miły, jest wspaniała atmosfera, jest spontanicznie. Także no super, udany bieg. W tym roku pogoda piękna, słoneczko świeciło. Jeden minus, że nie było śniegu. O tej porze co roku mieliśmy śnieg. Fajna aura przy ognisku. Bardzo dużo biegaczy. Niektórzy... Drugi raz tu jestem i oczywiście nie żałuję. Obiecywałem 100 razy Zbyszkowi, czyli od pierwszej edycji, że przyjedziemy. W tamtym roku wreszcie się udało. No i było wiadomo, że zresztą widzicie wszyscy, co tu się dzieje. Impreza klimatyczna i niezwykła. No ja myślę, że to jest impreza jedna z najbardziej niezwykłych w całej Wielkopolsce i pewnie nie tylko, że udaje się o tej takiej nieprzyjaznej porze roku dla biegaczy zebrać taki tłum ludzi. No w tym roku jest ponad 80 osób, jak tam liczyliśmy. Nie wiem, czy to jest jakiś rekord, ale to jest dla mnie, jak na taką imprezę w Turku i w okolicach Turku, gdzie nie, to środowisko biegaczy nie jest gigantyczne, to jest super impreza. My przyjechaliśmy z Kalisza, ale są ludzie z różnych stron, przede wszystkim powiat turecki, pewnie i kaliski, ale nie tylko, bo słyszałem, tu, rozmawiałem z ludźmi, że są z Łodzi. A dlaczego? Bo przyjeżdżamy dla Zbyszka, właśnie dla tej atmosfery, dlatego, żeby pogadać, razem napić się
napojów izotonicznych i zjeść kiełbaskę z ogniska. No i oczywiście przebiec te 21 km, które jest tak wyliczone, że najpierw 3 razy wokół rynku w Turku musimy przebiec. No ale super, każdy liczy. To znaczy, no ja jestem akurat teraz w cyklu treningowym do półmaratonów, także to był taki mój trening. Biegam tak gdzieś około 150-160 km miesięcznie. Jestem biegaczem ze Zgierza, 3 raz uczestniczę w tym półmaratonie. I za każdym razem nie mogę się doczekać, kiedy będzie kolejna edycja. Czy dzisiaj był wyjątkowy ten bieg? No, dzisiaj był wyjątkowy, chociażby ze względu na pogodę. Dawno nie było tak ładnej pogody. W tamtym roku było śnieżnie. W tamtym roku pierwszy raz odważyłem się pobiec bez obuwia, na boso, tak jakby przetarłem nowe szlaki, a w tym roku inaczej. Tradycyjnie i przy takiej pięknej aurze. Bardzo lubię być na półmaratonie towarzyskim i wszystkie takie biegi towarzyskie są bardzo przyjemne. Wysiłek każdy sobie może dozować. Dzisiaj po raz pierwszy mieliśmy świetną pogodę, bo temperatura była lekko powyżej zera. Nie było deszczu, było słońce i biegało się świetnie.